Siemka z tej strony, Hycza 11. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Tryb Kariera FIFA 13. Gramy Liverpoolem. Jesteśmy po dwóch meczach ligowych. Na inaugurację zremisowaliśmy z West Bromwich, mimo iż ten mecz mieliśmy wygrany. Prowadziliśmy 3-1, skończyło się 3-3. A w drugiej kolejce, po świetnym spotkaniu, pełnym emocji, pokonaliśmy Arsenal 2-0. A co w tym odcinku? Przede wszystkim spotkanie z Manchesterem City, mistrzem Anglii, obrońcą tytułu, 12 września u siebie. Później, po 3 dniach, spotkanie na wyjeździe z Sunderlandem. A poza tym postaramy się kupić kogoś młodego, dobrego, obiecującego, a także staramy się zachować gwiazdy, jakie mamy w zespole. Mam tutaj na myśli głównie Luisa Suareza, który po świetnym początku sezonu ma już 4 gole po 2 spotkaniach w lidze, no na pewno będzie rozchwytywany. Trzeba będzie go zachować za wszelką cenę. Dam na wypuszczenie Danego Wilsona i postaram się tutaj zachować Suareza. Zobaczymy, czy się zgodzi. Chce się stąd wynieść w tym oknie transferowym. Skoro będzie chciał odejść i jeśli jeszcze zarząd będzie kazał odejść, no to wtedy po prostu wycisnę jak najwyższą kwotę za niego. Skoro nie chce, to nie będziemy się prosić. Chcę kupić młodego 17-letniego obrońcę. Kurt Zouma, zawodnik Saint-Étienne. Zapytamy się niego, ile francuski klub chce za tego piłkarza. Mam nadzieję, że to będzie maksymalnie 4,5 miliona funtów. Oferta transferowa za Glenna Johnsona, ale nie puszczę go, jest to jeden z lepszych prawych obrońców w grze. 4400 macie. Czyli no, zmieściłem się w tym planowanym budżecie na niego. Oferty za Suareza przychodzą. Barcelona, zagramy ostro. 54,5 miliona, inaczej macie, inaczej możecie o nim zapomnieć. Real Barcelona, no kto wygra? Mnie to ciekawi. Udzielamy zezwolenia na samodzielne podjęcie ostatecznej decyzji, czyli Luis Suarez pozostanie w klubie. Poprzemy każdą podjętą w tej sprawie decyzję. Tak jest, Barcelona uznała, że nie jest tyle wart. Cieszę się z tego. Zobaczymy, co Real, oni są głupi, szczodrzy, zobaczymy. Jest. Ale jednak ktoś składa. Kurt Zouma. Damy mu taki kontrakt. Przyszły zawodnik pierwszego. Saint-Étienne był ważnym zawodnikiem już w tym wieku. Oferty PSG. Oni są nadziani. Zobaczymy, ile są za niego w stanie dać. Tutaj dyrektor sugeruje, że cena powinna wynosić od 27 do 34 milionów. Ja uważam, że jest wart zdecydowanie więcej. Tak jest. Stuart Downing. Spróbujemy sprzedać go. Skoro złożyli ofertę, to mam nadzieję, że się zgodzą. Francuzi na taką kwotę. Chciałbyś odgrywać większą rolę. Damy ci zmiennika. Nie jest tyle wart, szkoda.
ale bynajmniej zostanie z nami Suarez. Tak, jest przyjęty kontrakt, witaj na pokładzie, ale mamy mało pieniążków. No w miarę dobrych wyników w lidze, to budżet nam się będzie powiększał. Zouma jest. Dam go na ławkę rezerwowych. Aj. Na razie tego nie mogę zostawić. Zmienić. Dan Wilson, Sunderland wypożyczenie. Mam nadzieję, że będziesz grał tam. Lidoni. Reims go chce, zobaczymy. Czy ma sens go w ogóle sprzedać? Nie, nie jest tyle wart, nara. 5 godzin do końca, czy jesteśmy jeszcze w stanie zaszaleć? Nie za bardzo, nie za bardzo. Nie mamy pieniążków. Lewandowski nie przejdzie do Tottenhamu. No ciekawy to był transfer. Dęba Bao. A największy transfer Lucas Moura do Barcelony. Tevez do Interu. Mascherano do United. Glenn Johnson. Nie. Martin Kelly. Nie sprzedam go. Ale chyba go dam do podstawowego składu za Johnsona. No w sumie mogłem pozwolić mu odejść. Kontuzja na treningu Alaba. 7 dni. Zobaczmy ten skład. Ja dam do Johnsona. Poza kadrę meczową, no ciekawe. Przede wszystkim muszę wybrać znowu kapitanem Gerarda, bo zapomniałem. Już był ustawiony Agger. Gulacsi. Więc już wam mówię, że zimą, jak będzie okres transferowy, to najprawdopodobniej nie będę przeprowadzał jakichś wielkich transferów. Zimą wielu zawodników nie chcę po prostu zmieniać klubu. Uważam, że obecny skład no, nie pozwala mi, może być murowanym faworytem do mistrzostwa, ale o Ligę Mistrzów powinniśmy spokojnie, spokojnie powalczyć. No i nadszedł ten dzień, 12 września. Bardzo ważne spotkanie. Z Manchesterem City, a ja zaryzykuję i dam Zoomę do podstawowego... Nie, nie, dobra. Albo dam go jednak, zaryzykuję. Dam go do podstawowego składu Susaeta, ależ on się już rozwija. Martin Kelly uważam, że jest... może nie lepszym, ale... jest bardziej wyrównany umiejętnościami niż Glenn Johnson. Zrobimy zapis. I przechodzimy do tego spotkania. Powoli. Ten skład Manchesteru, Hart, Maicon, Kompany, Nastasic, Clichy, Milner, Touré, Silva, Sinclair, Aguero, Balotelli. No co mogę wam powiedzieć? Fantastyczni zawodnicy, świetna, szeroka kadra. No nie oszukujmy się, faworyt meczu.
przede wszystkim David Silva i Kun Aguero tutaj mogą, o, także Mario Balotelli, jest tu wiele indywidualności naprawdę. Mankamentem jest to, że nie potrafią się dogadać w szatni. Może to również prowadzić do konfliktów na boisku. A my, młody skład, troszkę przemeblowany, z doświadczonym Reyną, Agerem, Gerardem, a także Suarezem, który nie jest może wiekowo doświadczonym zawodnikiem, ale pod względem ogrania z pewnością tak. Liverpool, Manchester City, czas zacząć to spotkanie. I hit trzeciej kolejki Premier League możemy rozpocząć. City oczywiście w błękitnych koszulkach, Liverpool na czerwono. Pierwsza akcja spotkania jest w 10 minucie i od razu kończy się to katastrofą dla Liverpoolu. Balotelli lewą stroną, wrzutka Yaya Touré, piękna główka. The Citizens obejmują prowadzenie na Anfield. Wielka radość zawodników trenera Roberto Manciniego. Byli oczywiście skazywani na wielkich faworytów tego meczu. Teraz Liverpool, Susaeta. To Asaidiego, jeszcze Clichy błąd, Sahin, to musi być gol, jednak nie. Nie trafia nawet w bramkę reprezentant Turcji. Suarez, Susaeta, 14 minuta spotkania, wszyscy na to czekali. Susaeta, jego pierwszy gol w barwach Liverpoolu. To od razu w meczu z Manchesterem City. Mamy remis, Liverpool szedł za ciosem i wreszcie udało się zdobyć upragnioną bramkę. Piękna akcja, obrócił się tutaj, no niepewny Gael Clichy w tym meczu. Nie odebrał piłki Hiszpanowi, a teraz tutaj 22 minuta, Osama Asaidi z dystansu, obok bramki Harta. Gerard, Susaeta, co zrobi teraz Susaeta z problemami? Joe Hart, rzut rożny dla Liverpoolu. Mamy 38 minutę, Mario Balotelli, co teraz wymyśli Włoch? Balotelli, świetnie się zabrał, Balotelli, Aguero! I niestety 2 do 1, przepraszam. 39 minuta, Kun Aguero ponownie sprawia, iż City obejmują prowadzenie. No niestety musimy wykonać tutaj zmianę. Kontuzji doznał Daniel Agger, zwichnięcie kolana. No niestety nasz podstawowy stoper wypada z gry, Reina, i mamy rzut karny. Taką decyzję podejmuje sędzia główny tego spotkania. Łapie się za głowę hiszpański bramkarz i dostaje na dodatek żółtą kartkę. No decyzja jak najbardziej słuszna. Tak jest, niestety nie był zainteresowany piłką Reina, no ale gdyby puścił, to najprawdopodobniej zakończyłoby się to bramką. Balotelli czy Reina? Zobaczmy, Balotelli! Balotelli gol! Ależ się zdecydował, zaryzykował. 57 minuta, 3 do 1 dla City. No miał piłkę na rękach Pepe Reina. Nie dał rady. Tutaj od razu mamy akcję po golu. Suarez do Alena, Joe Allen, Allen! Niewiele nad bramką. A my zmieniamy dalej, tutaj szukamy, kogo można wpuścić. No damy szansę Downingowi za Asaidiego. Gerard jest trochę zmęczony, ale to nam i tak już tutaj nic nie da, bo nie mamy zmian. Sprawdźmy jeszcze dokładnie wszystko. Tak, jest ok. 64 minuta spotkania. Kolejny atak Liverpoolu. Przeważali The Reds, ale co z tego, skoro nie znajdowała każda akcja drogi do bramki. Teraz może Suarez do Downinga. Downing minimalnie obok. 70 minuta, jest 21 metrów od bramki Joe Harta. Rzut wolny Suarez, ale zdecydowanie nad bramką. Nie wyszedł ten strzał Urugwajczykowi. Susaeta, mamy 72 minutę, do Suareza, Suarez i ponownie nad bramką. Będzie się miał strasznie rozregulowany celownik, zawodnik Liverpoolu. To była ostatnia akcja spotkania. City zasłużenie wywozi z Liverpoolu 3 punkty. Nie było wielkiego meczu dla Liverpoolu na Anfield. No niestety, przegraliśmy z Manchesterem City 1-3. No podopieczni Roberto Manciniego obnażyli wszystkie nasze słabości. Dodatkowo jeszcze kontuzja Daniela Agera, który przez 3 tygodnie będzie poza kadrą. No powiedzmy tak,
Kurt Zouma widać, że no przestraszył się tego debiutu. Zaryzykujemy. Będziemy grali tak. Nie wszyscy podołali. Zobaczymy, jak nam uda się ten mecz z Sunderlandem, a później pucharowe spotkanie z Blackpool. Puchar Capital One, czyli puchar ligi. Może zrobimy save'a. W tabeli jesteśmy na 9 miejscu. City jak na razie komplet punktów. Czy się przełamiemy w meczu z Sunderlandem? Mam nadzieję, że tak. Minole, Bartley, Heitinga, Cuellar, Rose, Larsson, Sessegnon, Vaughan, McLean, Fletcher i Wickham. Stephen Fletcher jest dobrym napastnikiem, reprezentant Szkocji. Obrońcy, no przecież Heitinga, doświadczony reprezentant Holandii, niczego sobie. Carlos Cuellar, były zawodnik m.in. Glasgow Rangers. A pozostali solidni, tacy jak Sessegnon, Wickham, McLean. Mają równy skład, u siebie mogą być groźni. Mecz Sunderland-Liverpool, 15 września, godzina 17.30. Więc czas zacząć to spotkanie. Postanowiłem zostawić na ławce Asaidiego. Ponownie Lukas na ławce, a także Dawid Alaba. Z kolei wśród rezerwowych w drużynie Sunderlandu między innymi Oshie, Luisa, Lee Cattermole, a więc nominalnie podstawowej zawodnicy. No jestem ciekaw tego spotkania. Interesuje nas tylko i wyłącznie zwycięstwo. Sunderland Liverpool. Podopieczni Brendana Rodgersa za wszelką cenę chcą się zrehabilitować za porażkę na własnym obiekcie z Manchesterem City. I pierwsza akcja tego spotkania była w 11 minucie i od razu kończy się ona bramką. Joe Allen, reprezentant Walii, piękne uderzenie z dystansu. No naprawdę palce lizać akcja. 16 minuta, Pascal Sessegnon do Wickhama. Wickham świetnie odbiera Gerrard, ale źle wybija, jest Vaughan. Cały czas Vaughan, ośmieszył jednego, drugiego, Vaughan. Rzut rożny dla Sunderlandu, ale nic po nim nie było ciekawego. Mamy kolejną akcję, 24 minuta, Nuri Sahin, sam reprezentant Turcji, Sahin broni, Minole, jeszcze Sahin, dobitka, 2-0, Nuri Sahin, 25 minuta. Liverpool pewnie tutaj gra z drużyną Black Cats, jak się mówi o Sunderlandzie. Wickham tymczasem, jeszcze tutaj Vaughan. Vaughan i gol, od słupka, kontaktowa bramka. Dany Wagam, 34 minuta. Mają bramkę zawodnicy Sunderlandu, a teraz ponownie Liverpool. Gerrard, obok bramki, to było dobre zagranie. Cały czas jesteśmy pod bramką Sunderlandu, Gerrard. Co zrobi Steven Gerrard? Gerrard! Słupek! Sahin! Dobitka broni Minole! Joe Allen! 41 minuta i to jest jego drugi gol w tym spotkaniu. Bliski ustrzelenia hat-tricka Allen. Świetny występ tego zawodnika. Był tam, gdzie być powinien. To już akcja z drugiej połowy spotkania. Suarez. Suarez pięknie do Sahina. Sahin! I on ma również drugą bramkę w tym spotkaniu. 4-1. Zanosi się na pogrom. Pięknie gra Liverpool, w ogóle Sunderland nie istnieje. Joe Allen do Sahina. Gerrard, co zrobi Gerrard? Gerrard zabrał się ładnie z piłką. Gerrard! I piąta bramka dla Liverpoolu. Ależ tutaj się dzieją rzeczy. Kapitan De Reds zdobywa gola. Musimy zmienić trochę ustawienie. Zmęczonych zawodników mamy. Zejdzie Gerrard, damy mu spokój. Zmienimy także Allena. Oboje zagrali świetne spotkanie. Wejdzie za niego Lukas.
Zoomę zostawimy. Mamy jeszcze tutaj Downinga, Sidiego z zawodników ofensywnych w bramce Doni, a z obrońców Zooma i David Alaba. Postawiłem dzisiaj na bokach obrony doświadczonych zawodników Glenna Johnsona i Jose Enrique i przynosi to jak na razie korzystny skutek. Borini! 6-1! W 73 minucie, ależ tutaj szlanie urządzają sobie zawodnicy Brendana Rodgersa. Barnsley, wrzutka. Kto ma piłkę? Nikt nie wyskakuje. Jeszcze Steven Fletcher! Wykorzystuje gapiostwo obrońców Liverpoolu, zdobywając drugą bramkę. A tutaj dosłownie akcję po tym golu rozpoczął od środka Liverpool. Johnson do Susaety. Susaeta, fenomenalne podanie prostopadłe do Suareza, a ten zdobywa siódmą bramkę, swoją pierwszą w tym meczu, a piątą w sezonie. Damy tutaj komuś odpocząć. Fabio Borini opuści boisko, wejdzie Asaidi. Ostatnia akcja tego meczu. Tak, kończy sędzia to spotkanie. Rozbój w biały dzień. Można tak powiedzieć, Liverpool gromi Sunderland, aż wygrywając aż 5 bramkami, 7-2. No wynik niemalże hokejowy. No ale dobra gra Liverpoolu tutaj poskutkowała. Czekają już wszyscy z niecierpliwością na pewno na spotkanie pucharowe z Blackpool. Mimo przegranej z Manchesterem City u siebie 3-1, w drugim spotkaniu w tym odcinku rozbiliśmy na wyjeździe Sunderland aż 7-2. No znakomity mecz, chociaż troszkę smutki po meczu City mogą odejść w niepamięć. Sprawdzimy, jak wygląda tabela. Jesteśmy na 6 miejscu, ale mamy najwięcej strzelonych bramek w lidze, oczywiście dzięki temu. No ale też niestety sporo straconych. Więcej od nas stracił tylko Sunderland i West Bromwich Albion. Graliśmy z drużynami jak na razie z dolnych rejonów tabeli, ale także z Manchesterem City i Arsenalem. Co w następnym odcinku? Pierwszy mecz pucharowy, puchar ligi angielskiej, spotkanie na wyjeździe z Blackpool, a później na własnym obiekcie ponownie szlagier. Szlagier, wielki hit angielskiej Premier League, spotkanie The Reds i Red Devils, czyli Liverpool, Manchester United. To w następnym odcinku. Teraz życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, na razie.